wspólną uroczystość. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że przeczytam cytat Goethego. Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź. Tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. To jest prawda, moi drodzy, moi kochani, to jest prawda. Jest takie powiedzenie, które jest często wypowiadane przez księży. Ten, kto śpiewa, modli się dwa razy. I tak jest. W śpiewie jest miłość, jest dobro, jest serce. Jest to wszystko, co ludzie mają w sobie najlepsze. Moi drodzy, moi kochani, szanowni goście, szanowni solenizanci, pozwólcie, że serdecznie przywitam panią wójt gminy Jemielno, Anitę Sierpowską. Szanowni Państwo, bardzo ciepło i gorąco witam dzisiaj tutaj u nas. Jest zawsze razem z nami, zawsze wszystkich wspiera. Możemy o niej powiedzieć, matka nasz wszystkich. Przewodnicząca Rady Gminy Jemielno, pani Krystyna Grochowina. Moi drodzy Państwo, już miałem zaszczyt witać tego pana, dzisiaj witam po raz kolejny. A mimo to, że z innej gminy, ale odnajduje się u nas znakomicie. Zawsze jest z nami, zawsze ma dla nas cenne rady. Jest to pan sekretarz gminy Wojciech Kuryło. Szanowni Państwo, najbliżej was są ludzie, którzy przez was są wybierani. Którzy zawsze służą pomocą, zawsze dobrą radą i zawsze coś potrafią wydeptać u pani wójt. Taką osobą jest pani Bogusława Urbaniak, radna Rady Gminy. Ogromne brawo. Szanowni Państwo, dzisiaj stojąc tutaj na sali i tak widząc tych gości, którzy przychodzą, wchodzą, co niektórych nie poznałem. Żartobliwie powiem, za mundurem barwny sznurem. Ja serdecznie witam delegację Ochotniczych Straży Pożarnej na czele z panem druhem Karolem Langiewiczem. Moi drodzy Państwo, dzisiaj, jak wszyscy wiemy, jubileusz. Jubileusz, przepiękny jubileusz dziesięciolecia zespołu Nad Odrzanie. Zespół Nad Odrzanie z Lubowa działał 2011 roku. Inspiracją do założenia zespołu była wycieczka ze Stowarzyszeniem Złota Jesień z Lubożyc. Jak to na wycieczce bywa? Wspólne śpiewanie, a po powrocie pojawił się pomysł założenia zespołu. Nazwę swoją zaczerpnęli z faktu, iż obok wsi przepływa rzeka Odra. Nad Odrzanie to 13-osobowa grupa śpiewacza, w której przygrywa akordeon, saksofon, gitara basowa, perkusja oraz jedna osoba nieśpiewająca. Obecnym instruktorem muzycznym jest pan Jan Słowodzian. Przez te 10 lat skład zespołu zmienił się niejednokrotnie. Z zespołu odeszło 5 osób. Przybyły 4 osoby. 4 osoby odeszły na wieczny spoczynek. Te 4 osoby zawsze pozostaną w naszej pamięci i w pamięci wszystkich członków zespołu. To oni go tworzyli, to oni razem z zespołem wyjeżdżali, to oni razem z zespołem uczestniczyli we wszystkich próbach i wydarzeniach. Zespół w swoim repertuarze ma utwory na wszystkie okazje. Występował na przeglądach. Na przeglądach piosenek patriotycznych, żołnierskich, ludowych, kresowych,
Wileńsko-Lwowskich Cygańskich Pastorałek i Komendy. Bez zęby zespołu odbywały się w Górze, w Wińsku, w Rudnej, w Chomieni, w Jemiennie, w Podsoszu, w Lotku, w Stroju, w Żmigrodzie, Lubielu, w Ewronowie, Lubowie, Luboszycy i Osetii. Zespół posiada wiele nagród. W 2014 roku wziął udział w jesiennej edycji Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław, w której zajął 4. miejsce. Na przestrzeni tych 10 lat zespół występował 116 razy. 116 razy zespół promował gminę Jemielno, nie tylko na terenie gminy Jemielno, ale na terenie gmin ościennych, powiatu, a nawet województw. Ostatni rok był bardzo ciężki, nie tylko dla zespołu, ale dla wszystkich nas. Spowodowany pandemią, obostrzeniami, nie mogliśmy się spotykać, nie mogliśmy występować, ale powoli to życie zespołu nie tylko wraca do normalności. Zespół w obecnym składzie liczy 13 osób. Są to pani Irena Michalska, kierowniczka zespołu. Pani Kujana Maria. Pani Kujana Maria. Ta, co tak talerzami hałasuje, bo już głodna jest. Pani Piotrowska Krystyna. Pani Gil Józefa. Pani Dołczyk Klaudia. Pani Dołczyk Marzena. Pani Kloc Janina. Pani Załamowska Ludmiła. Pani Karpak Rosalia. Pani Langiewicz Jolanta. Panie Karolu, to już teraz wie. Ten mundur ma branie. Pan Dużyński Marek. Pan Słobodzian Jan. I pan Sierpowski Stanisław. Szanowni Państwo, ja teraz zaproszę tutaj do siebie panią wójt. Pani Anita Sierpowska. Szanowni Państwo, ja razem z panią Krysią, z przewodniczącą Rady Gminy, bo jak startowałam w wyborach, to taka śmieszna historia, może szybko opowiem. Mi wypominano wiek i pani Krysi wypominano wiek. I pani Krysia stwierdziła, że razem mamy średnią dobrą, więc my razem w pakiecie zawsze. Szanowni Państwo, przemówienia przemówieniami, ale ja bym prosiła wszystkich o powstanie. Cały zespół prosiłabym o wyjście obok mnie. Tak. Tak razem, żebyście się zmieścili. Nie, jak bardzo się zmieścicie. Ale tak szybciutko prosiłam. Szanowni Państwo, ja nie zacznę, bo nie umiem śpiewać, ale może zacznijmy wszyscy razem, od 100 lat, bo też jest urodziny.
sobie też pomyślałem, ja mam jedno życzenie, ale trzy razy. Dalej będziecie o naszej gminie mówić pięknie, bo tak jak pan dyrektor Domu Kultury powiedział, śpiew zawsze jest piękny. Dlatego też mam nadzieję, że po prostu na lata jeszcze zostaniecie i na lata będziecie o tej gminie mówić dobrze. Na ręce pani Ireny chciałabym przekazać dla całego zespołu, bo pani Irena reprezentuje, ale na ręce pani Ireny taki list gratulacyjny, pamiątkowy, list, który też chyba będzie już na zawsze z waszym zespołem, który zawsze będzie o tych miłych i dobrych chwilach pamiętał, bo tylko o takich powinniśmy pamiętać. Dlatego pani Reno, jeszcze raz gratuluję. Bardzo gratuluję pani Reno. Proszę za pani dyrektorzyny. I szanowni państwo, za panią Ireną stoją takie też w prezencie dla całego zespołu trzy stojaki, które podnoszą się do góry, tylko teraz tak nisko stoją, ale podnoszą się do góry, aby ułatwić wam ten śpiew, aby ułatwić wam te występy na scenie i mam nadzieję, że będą długo, długo służyły. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Szanowni państwo, tych życzeń na pewno nie jest koniec. Ja już zapraszam Osetnopolanie. Osetnopolanie dzisiaj przyjechali do nas w gości i Osetnopolanie też są przygotowani na moc życzeń i prezentów. Drogie cioteczki, drogie nasze nadodrzanie. Na początku w imieniu pana dyrektora Tatusia Gustawa przekażemy życzenia. Niestety nie mógł dzisiaj być tutaj z nami ze względów zdrowotnych i tak dalej, ale z wielką przyjemnością przekażemy życzenia. Szanowni państwo, każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć i sukcesów. Skłania również do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Z okazji pięknego jubileuszu, dziesięciolecia zespołu śpiewaczego Nadodrzanie, składamy wam serdeczne gratulacje za trud i pracę włożoną w krzewienie regionalnej ludowej tradycji. Jesteśmy pełni podziwu dla waszych osiągnięć w przygotowaniu ciekawego, różnorodnego repertuaru i profesjonalnego przygotowania swoich programów podczas wielu uroczystości. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć oraz życzymy satysfakcji z pracy artystycznej,
a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dyrektor Domu Kultury w Górze, Arkadiusz Gustaw. Dziękuję bardzo. A teraz od zespołu Osad na Polanie. Proszę przyjąć od zespołu Osad na Polanie serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 10-lecia pracy artystycznej zespołu Nad Odrzaniem. Dziękujemy za upowszechnianie tradycji i kultury ludowej. Jesteście źródłem radości i satysfakcji dla społeczności, w której żyjecie i tworzycie, starając się zachować dla następnych pokoleń tożsamość narodową. Życzymy Wam powszechnego uznania, zadowolenia z działalności, dużo zdrowia oraz wszystkiego dobrego na przyszłość. Dziękujemy, że jesteście z nami, że się spotykamy, że możemy wspólnie śpiewać, biesiadować i oby przez kolejne dziesięciolecia. Było tak miło jak dzisiaj. Tak jest. Okay. Ale bardzo dziękuję. Życzę na północy serca moi kochani. Dziękuję, a tu proszę na pamiątkę, że jesteście dzisiaj z nami. Właśnie było tak, jakie prezenty. Zapraszam panią Radną. Ja wystarczy tutaj na przeciągu, nie chcecie stanąć, bo jest miejsce. Nie chcecie? Mało miejsca. Pani Rynko, ja z ogromną radością chciałabym pogratulować z okazji jubileuszu naszemu zespołowi, że nas godnie reprezentujecie, że wytrwałyście i chciałabym z tego miejsca życzyć Wam przede wszystkim dużo zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów. Dziękujemy ślicznie. Bardzo dziękujemy. Ogromne brawa, moi kochani. Tych prezentów nie przyjmę. A to na pamiątkę naszego świętowania wspólnego. Dzięki bardzo. Śpiewajmy razem Lubożycy. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Grup Seniora Złota Jesień ostro się tak. Mamy tych zabawek niestety, już w naszym wieku wszystko mamy, wszystkie zabawki. Tak jest. Stowarzyszenie Grup Seniora Złota Jesień w Lubożycach. Dysk gratulacyjny z okazji 10. rocznicy działalności zespołu śpiewaczego Nad Odrzanie w Lubowie. Szanowni Państwo, prowadzicie Państwo niezwykle ważną dla naszej społeczności działalność. Swoją aktywnością kultywujecie nutę i pieśnią, integrujecie nasze środowisko. Jesteście otwarci, spontaniczni i radośni. I tak już od 10 lat. To szczególny dzień, by złożyć Państwu gratulacje i życzenia. Gratuluję wszystkich osiągnięć na przestrzeni minionych 10 lat. Gratuluję radości życia, którą obdarowaliście kolejne pokolenia młodsze od siebie. Przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia. Życzę kolejnych pięknych jubileuszy. Składam najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu. Życzę pięknych chwil w jesieni życia. Cieszcie się Państwo nimi jak najdłużej. Podpisał prezes zarządu stowarzyszenia August Wasilek. Słowa jest. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze raz wszystkiego najlepszego całemu zespołowi. Tym bardziej, że mam jakiś udział w tym, że ten zespół tak ładnie prosperuje. Nie będę powtarzał i nie będę historii przypominał, ale właściwie wszyscy wiedzą, bo przecież stąd jesteśmy. Szanowni Państwo, tak się składa, że dzisiaj jest nas trójkę, a wszystkich jest nas sześcioro. Trójka chora, a trójka jest tutaj. Więc mieliśmy śpiewać. Ale no, w trójkę nie będziemy śpiewać, bo to po prostu nie wyjdzie. I druga sprawa, ja osobiście
mam uroczystość rodzinną dzisiaj. Mam dzieci, mam wnuki, mam prawnuki, w związku z tym wszyscy będą, no i pradziadek też powinien być. W związku z tym myślę, że zwolnicie mnie teraz z tego. To będę nam przykro, ale ziemi. No, naprawdę. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bawcie się fajnie, żeby było wesoło. Super, dzisiaj dziękujemy. Do przemiana złota jest mi niedoszyczna. Dziękuję jeszcze raz. Ogromne brawa jeszcze raz. Kolejny zespół Wocoszanki. Dzień dobry Państwu, witam pięknie i serdecznie. Dziękuję Pani Przewodniczącej za zaproszenie. Witam całą władzę samorządową na czele z pierwszą damą. Pani wójt była witana, ale wszyscy ją szanujemy. Znamy ją, jest wspaniałą osobą. Drodzy Państwo, życie choć krótkie, nie jest ciemną kartą. Są w nim chwile i dnie, dla których warto żyć, kochać, ale nieraz i trzeba cierpieć. Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens i budzi uśmiech na twarzy, drugiego człowieka to kolor dobroci. Bezinteresowna dobroć to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi, nie oczekując nic w zamian. Zespół śpiewaczy Wocoszanki dla pani kierownik Michalskiej za zaproszenie na 10. przegląd dziesięciolecia. No nie widziałem tego, nie widziałem tego w związku z tym. Nic się nie stało. Tak. Za życzliwość i wieloletnie wsparcie, którego nie sposób przecenić, gdyż płynie z głębi serca i bezinteresownej potrzeby dzielenia się samym sobą. Korzystając z charakteru dzisiejszego spotkania, chcieliśmy wyrazić swoją radość, że możemy się spotkać w licznym gronie. Z tego miejsca chciałbym życzyć Państwu wiele sukcesów, realizacji zamierzonych celów i spełnienia wszystkich marzeń, aby nigdy nie zabrakło nam zdrowia, wytrwałości i determinacji. Chcielibyśmy również życie w zwykłej, ale bardzo ważnej ludzkiej życzliwości zrozumienia. Stół, przy którym zgromadziliśmy się, ma symboliczne znaczenie. Jest symbolem rodziny, miłości oraz prawdziwego wsparcia. Jest również miejscem spotkań. Czas, jaki możemy razem spędzić, jest czasem szczególnym, ponieważ daje nam możliwość zapomnienia o codziennych obowiązkach i oderwania się od różnych problemów. Niech magia, którą niesie ze sobą to spotkanie, przeniknie do naszego życia codziennego. Niech ciepła dobrego humoru, śmiechu, radości, zabawy oraz swobody towarzyszy nam przez długie lata. Dziękujemy pięknie. Ślicznie dziękujemy. Brawa, bardzo się. I moi kochani, tak jak już przedstawiałem, służby mundurowe. Czcigodni iluminaci. 10 lat minęło, można powiedzieć, dużo i mało. Ale te 10 lat to jest wizytówka Lubowa, mieszkańców Lubowa, tych, co odeszli na tamtą stronę i tych, co żyją. Należy się duży hołd tym seniorom z tego zespołu, że odnaleźli się w swoim zmierzchu życiowym i chcą jeszcze coś pokazać społeczeństwu. Niezbyt miła chwila jest spojrzeć, bo ja mam takie krytyczne oko, bardzo mało jest młodzieży. Bardzo mało młodzieży nie chcą się garnąć. Także dla Państwa siwych skroni naprawdę bardzo wielki szacunek za to, że idą w świat chwalebne sygnały o miejscowości Lubów, o ich mieszkańcach i wszystkim seniorom z klubu zespołu Nad Odrzanie życzyłbym wszystkiego najlepszego, dużo słodyczy i w ogóle pewności siebie na estradzie.
Na ręce pani kierownik, prezes zespołu Irenie Michalskiej przekazuję ten skromny upominek od nas, druhów ochotników. Dziękuję bardzo i życzę wiele powodzenia. Moi drodzy, ja teraz wystąpię tak z tej strony, a za chwilę wystąpię z tej strony. Ja sam siebie teraz zapowiem. Eryk Aleksandrowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury. A teraz ja im też życzenia. Pani Rynko, na pani ręce, na ręce wszystkich pani i panów zespołu serdeczne życzenia. Oby ten śpiew, który wam towarzyszy dzisiaj, towarzyszył wam przez całe życie. Jest to skromna na razie rocznica, ale myślę, że hucznie się skończy. Moi kochani, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Radości z tego, co robicie, zadowolenia i na pewno przychylności, to już macie ponad miarę od nas wszystkich, ale tego wam też życzę. Przychylności społeczności lokalnej, przychylności wszystkich, wszystkich, które spotykacie na swojej drodze. I tak jak mówiłem na początku, pani Renko, pani zestresowana, ale czym się pani stresuje? Nie ma czym się stresować, mówiłem, że będzie dobrze. Ja stojąc tutaj dzisiaj przed drzwiami, jak przyjechałem troszeczkę prędzej i tak patrzę, jak panie tutaj się schodziły i mówię tak, mówię, słuchajcie, dzięki Bogu, że ja żony ze sobą nie zabrałem, bo co jedna, to ładniejsza. Wszystkiego najlepszego. Podziękować dzisiaj jest sobie miara, moi kochani, mamy jeszcze takie z panią Mirenką o wspólne podziękowania. Podziękowania, o tych podziękowaniach wie tylko pani Irenka i ja. Może mi okulary dać. Ja mam to samo, co pana Łukasz. Niczym przeczytam, kto jest tą osobą dzisiaj, której chcemy podziękować, to ja przeczytam za co dziękuję. Dziękujemy za owocną i niezwykle cenną współpracę z zespołem na dotrzanie, za sumienność, życzliwość i pozytywną energię. Te życzenia składają kierownik zespołu na dotrzanie pani Irena Michalska i moja skromna osoba. Szanowni Państwo, bez tej osoby życie medialne zespołu na Odrzanie bardzo by kulało, albo może nie istniało. Życie medialne zespołu na Odrzanie odbywa się dzięki pani Janinie Kloc. Zapraszam panią Janinę. Wszystkie informacje na Facebooku, wszystkie zdjęcia, wszystkie wydarzenia, kronika jest prowadzone przez ja, panią Janinę. To dzięki tej pani zespół jest rozpoznawalny w internecie. To dzięki tej pani mamy tak wspaniałe zdjęcia, mamy tak wspaniałe filmiki, które możemy oglądać na stronach YouTube. To dzięki tej pani zaangażowaniu zespół na Odrzanie ma tak przepiękną stronę internetową. I za to... Kochana Janinko, dziękujemy ci, że jesteś z nami i bądź z nami jak najdłużej. Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami. I nic więcej nie powiem, mi się płakać. Ja tak mam, ja czasami się zapobieszę. Ale tak mam, mnie to trzeba wybaczyć. Czy jestem panu potrzebna? Cały czas pani Renko. Nie, no nie byłam bez staruszka.
Ja też. Słuchajcie, niczym rozpoczniemy nasze śpiewy, moi drodzy Państwo, to teraz będzie naprawdę ciepło i gorąco. Z panią Ireną, jak ustalałem przed wejściem tutaj, w jakiej kolejności co będzie, ja mówię: pani Ireno, pierw podamy obiad, bo podejrzewam, że w brzuchach im będzie głośniej śpiewało, jak będą głodni, jak będziemy śpiewać. Tak, za chwileczkę będzie gorący obiad, a jeszcze specjalne podziękowania przez panią Irenę. Proszę Państwa, chciałam bardzo podziękować wszystkim gościom, skoro tu z nami świętujecie ten nasz jubileusz, może skromny, ale dla nas bardzo dużo znaczy, i dla pracowników Urzędu Gminy, na czele z panią Wójt, panią Krystyną, naszą panią radną, panem sekretarzem, tak jak po kolei widzę, przepraszam za kolejność, jeżeli nie taka, panu Erekowi, tej ładnej pani Gosi. I tej ładnej pani Gosi również dziękujemy, jeżeli ktoś pominął mnie. A teraz dziękuję zespołom. Osetnopolanko, Wąsoszanko, Wąsoszanko, Śpiewajmy Razem i kogo się minęła? Nie ma, dwóch zespołów nie ma, nie dojechali do nas, ale pan Eryk się już usprawiedliwił przez panią Anię. Także nie wiem, co się stało z kartą, bo szokarka miała być z Mińska, nie odzwonili. No to trudno się mówi. Witam bardzo pana Jerzego, małżonkę, która nam tu tak świetnie dzisiaj taką pracę nagłośniającą robi, nie? I za to bardzo dziękujemy. A teraz chciałam podziękować naszemu instruktorowi za cierpliwość. I prosimy mniej go jeszcze bardzo długo, bo my je zrobimy, się jest coraz młodsze i pewnie czasem pomarudzimy, ale wybacz przy tej okazji. Dziękuję ci bardzo. Teraz mam trochę lżej, bo jeszcze dwóch kolegów ze mną ze sporo jest, ale jak byłem sam, to naprawdę ja mam przerąbane. Teraz, jeżeli gości wszystkich wymieniłam, tak myślę, jeżeli nie, to przepraszam, ale wszystkim serdecznie chcę dziękować. A przede wszystkim chcę mojemu zespołowi podziękować, moim koleżankom i kolegom zespołu. Bardzo użyteczni, pracowici. Nie będziemy się chwalić, żeśmy się napracowali, bo to nieprawda, patrzcie, jakie uśmiechnięte, prawda? To nie zmęczone. Ale ekipa taka zgrana i to wspieranie przez pana dyrektora Ryka, przez panią Wójt bardzo to czuliśmy. Dziękujemy za sponsoring. Pani Wójt, dzisiaj raz pani karmi. Dziękujemy. Ja się osobiście dziękowałam, ale w zespołowi jest też taki.
też odetchnie. Pani Krystyno, zapraszam. Pana sekretarza też chcę uwiecznić z nami. Bardzo zapraszamy. Wszyscy wyjdą. Oh!
Państwa, czy wy wiecie, co łączy ten zespół, ten z nad Odrzanami? No jeden jest drugi z nami. No właśnie, Janek. Tak, bo Janek. Dlatego my jesteśmy o 4 lata młodsze. Ale, ile? O 4. No nie wnikajmy, 4 lata. Nie, nie, nie. Dzięki Klaudii. Tak, no tak. Nie kłóćmy się o wiek, ale o kłóćmy się. Tak, najważniejsze. Ja mam 2,5. Thank you.
moi drodzy, i to był występ zespołu Ostatnie Powołanie, a teraz zasiądą za stołem i będą już Ostatnie Powołanie. Na zdrowie. Szanowni goście i jubilaci, chciałbym podkreślić jeszcze jedną sprawę. Nie dość, że tak pięknie jubilaci klubowa śpiewają, to zauważcie Państwo, że jeszcze gotują. To wyszło spod ręki jubilatów. Także należy zaznaczyć to, co na tych stołach wyszło wszystko spod ręki lub na dobrze. Drug Karol jak pojad, to gada jak człowiek. Moi drodzy, kolejny zespół do śpiewania. Yeah.
mam zaszczyt zaśpiewać dla Państwa, bawić się razem z Państwem. Nie będzie mi łatwo, jestem zestresowana, bo bardzo wysoko postawiliście poprzeczkę. Ale postaram się, dam z siebie wszystko. Także życzę Państwu udanej zabawy i zapraszam na parkiet. O Tobie, miła, ciągle marzę. O Tobie, miła, ciągle śnię. Chciałbym całować usta Twoje i czule szeptać, kocham Cię. Lecz wielka dzieli nas granica, boś Ty bogatą przecież jest. Ja jestem tylko zwykły krajkiem i jest mi w życiu bardzo źle. Lecz gdybym ja był czarodziejem, dałbym Ci, miła, cały świat. Lecz nim nie jestem, moja miła. I muszę obejść cały świat. Wielka dzieli
zmierzania, a my się pukamy. Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my twoje. Oh,
przerwę oraz na jednego.